razem przejedziemy się po pięknym, zagłębiowskim, starym mieście Siewierzu. Na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo. Oczywiście najpierw omijam. Powracam także z użyciem prawego kierunku wskazu. Mamy tutaj ustąpić pierwszeństwa. Mam lewą stronę zajętą, prawej. Z prawej mam dość słabą widoczność. Pusta jest. I dojeżdżam do skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku Zawiercia i Myszkowa. Obecnie droga ta jest w remoncie. Drogą, którą jadę, prowadzi objazd. Jadę tutaj na wprost. Wszystko rozglądam się, czy aby na pewno nic nie jedzie. I na skrzyżowaniu w prawo. Widzimy, w prawo jest tutaj także droga z pierwszeństwem. Oczywiście jak najbardziej sygnalizacja. Jadąc na wprost, czyli zjeżdżając z drogi z pierwszeństwem, nie musiałbym tego sygnalizować. Jako iż mamy sygnalizować zamiar zmiany kierunku, a nie kontynuowania bądź nie jazdy z drogą z pierwszeństwem, dlatego użyłem kierunku wskazu. Siewierski Rynek. Tutaj bez kierunku wskazu, takim łukiem. I powoli dojeżdżamy do krajowej jedyneczki. Przez którą możemy pojechać tylko w kierunku albo Warszawy, albo prosto w kierunku Tarnowskich Gór. W lewo trzeba będzie się udać na, aby pojechać w lewo, pojechać w kierunku Dąbrowy, Cieszyna, trzeba pojechać prosto i dopiero tam wykorzystać obwodnicę. Oczywiście pojadę prosto. Czekamy na zielone światło. Mamy zielone. Widzimy nakaz jazdy na wprost, także stop. Gdyby nie działały światła, to oczywiście przed pierwszą jezdnią musimy się zatrzymać. Jedziemy w kierunku obwodnicy Siewierza. Przejedziemy sobie teraz dookoła Siewierski Rynek. Niegdyś była to krajowa 78. Obecnie oczywiście Siewierz ma obwodnicę.
No i tutaj przed nami chyba najtrudniejsze miejsce do przejazdu przez tutejszy rynek. Widzieliśmy, w jaki sposób przejechał kierowca tamtego samochodu. Był ustawiony do skrętu w lewo. Natomiast tutaj od prawej strony zwyczajnie brak jest widoczności. Na szczęście mamy tam lustro, jednak lustro no nie jest najlepiej ustawione. Ta widoczność za dobra mimo wszystko nie jest. Tutaj od Biedronki w tą stronę przejeżdżam bez kierunkowskazu. Pojechałem oczywiście na wprost. Lewy kierunkowskaz bym używał, gdybym tutaj na tą drogę główną przez środek rynku wjeżdżał. Tutaj mamy oczywiście stopa. Z prawej strony wolna droga, pieszy po mojej lewej nie mam. No i kolejny stop, wyjazd tutaj na drogę główną. Od prawej strony muszę ustąpić, od lewej ustąpić. Ja pojadę oczywiście w lewo. Pojedziemy prosto w kierunku jedynki.